Lexi, pośpiesz się. Gdzie jesteś? Alex, dobrze cię widzieć. Was też. Częstujcie się babeczkami. Wow, są takie apetyczne. Z przyjemnością. Casey, trzymaj. To dla ciebie. Wspaniale. Dziękuję. Nie ma za co. Cieszę się, że jesteście zadowolone. Ja też coś przekąszę. Nie mogę oprzeć się takim smakołykom. Wiem, co masz na myśli. Uwielbiam słodkości, zwłaszcza takie. Nie ma nic pyszniejszego. O tak, natychmiast potrzebuję dokładki. Babeczki są takie dobre. Nie mogę przestać, chcę więcej i więcej. Yummy. Mila, czy ty to wszystko zjadłaś? Nie do wiary. Daj mi to, wystarczy na dziś. Co się z wami dzieje? Przestańcie się kłócić. To może się źle skończyć. Ale ja nie oddam mojej babeczki. O nie! Upuściliście ją! Spadła mi prosto na twarz. To wyszło niechcący. Przepraszam, Casey. Jest tylko jeden plus. Teraz ta babeczka jest moja. Wszyscy jemy w różnym tempie. Myślę, że można to wykorzystać. Yummy. Masz rację, Alex. Patrzcie, mamy lody. Będę musiała zjeść je naprawdę szybko. A ja będę jadł w zwykłym tempie. Nie jestem przyzwyczajona do pośpiechu, więc wolne tempo jest dla mnie w porządku. No to zaczynam. Możesz się pospieszyć, Casey. Nie czekajmy na nią. Bierzmy się za nasze lody. Chcę je zjeść, zanim się roztopią. O, spójrzcie na to! Mam ogromnego loda na patyku. Podoba mi się to. Myślę, że dzięki temu będzie łatwiej mi go jeść. Czas narzucić szybsze tempo. Uwielbiam lody. Pospiesz się, Mila. Ja też nie mogę się doczekać, aż je zjem. Oj, chyba robi się tu za zimno. To pewnie przez te lody. Dobra, ostatnia łyżka. Teraz chciałabym się rozgrzać. Co się z tobą dzieje, Mila? Słyszysz mnie? Casey, spójrz na nią! Zamieniła się w gigantyczną bryłę lodu! Ojej, Mila, nie wyglądasz jak ty! Myślę, że rozgrzejemy cię palnikiem gazowym. Trzymaj się, pomoc jest w drodze. Co ty robisz, Casey? Podpalimy ją w ten sposób. Odłóż to na bok. Lepiej użyjmy suszarki do włosów. Kontynuuj, Alex, jest mi coraz lepiej. Pomogło, rozmroziłam się! Cieszę się, że mogłem ci pomóc. Okej, teraz ja muszę coś zjeść. O tak, co za pyszne lody. Po prostu rewelacja. A może dodam rożek? Jestem pewny, że to świetny pomysł. Zgadzam się z tobą, spróbuj, powinno się udać. To nie jest takie trudne, jestem pewny, że dam radę. Wow, jakie ogromne lody. Zrobiłem, co mogłem. Też chciałabym spróbować. Wybacz, Mila, ale nie możesz jeść nic zimnego, bo znowu zamarzniesz. O, nie, lody spadają! Pomocy! To już koniec! Alex, jak się masz? To straszne. Jestem troszkę oszołomiony. Kurczę, po moich lodach nie zostało ani śladu. Przecież masz jeszcze rożek. No to lepsze niż nic. Ciekawe, co słychać u Casey? Jesteście pewni, że to są lody? Są jakieś takie płynne? Okej, no to udawajmy, że to koktajl. Jestem pewna, że jest pyszny. O tak, jaki delikatny i kremowy. Lubię koktajle nawet bardziej niż lody. A w dodatku można się nie spieszyć i pić go powoli. Jesteś cała brudna! Jeszcze jak! Nie mogę się doczekać naszych nowych przysmaków. Wow, to makaron! Spieszmy się i zobaczmy, w jakim tempie go zjemy. Mam średnie tempo, świetnie. Ja mam powolne. Pospieszcie się, chcę już pędzić naprzód. Po co się spieszyć, Casey? Trzeba się cieszyć każdą chwilą. Ale ja jestem naprawdę głodna, Alex, pospiesz się. Dobra, mam dość czekania. Zabieram się za swoją porcję. Co jest nie tak z tymi pałeczkami? Nie mogę ich rozdzielić. Można sobie połamać zęby. No, w końcu udało się. Co to jest?
Casey, dlaczego rzucasz swoimi pałeczkami? Ups. Przepraszam, to był wypadek, nie chciałam. Dobra, koniec z bezsensownym gadaniem. Czas coś przekąsić. I nie mogę nabrać swojego makaronu. To zdecydowanie nie jest mój dzień. Co robić? Dobra, moja cierpliwość się skończyła. Casey, uspokój się. Jesteś zbyt nerwowa. No w końcu udało się. Myślałam, że już nigdy nie będę mogła zjeść tego makaronu. To takie zabawne, jak mi wystaje z ust. Dobra, dałam radę. Możecie mi pogratulować. O, Casey, weź się w garść. To po prostu okropne. Prawie się udusiłam. Kompletnie brak ci dobrych manier. Dobra, wyluzuj, nudziaro. Nie jestem żadną nudziarą. Po prostu wiem, jak się zachowywać w towarzystwie i jak używać sztućców. Kurczę, nie udaje się. Mam dosyć. Spokojnie, muszę wziąć się w garść. Sztućce się zupełnie nie nadają. Mogę jeść bez nich. Jakie to jest pyszne. I po co ja się tak długo męczyłam? To wszystko, mój obiad się skończył. No świetnie się spisałaś, Mila. Jestem z ciebie dumna. Alex, nie dotknąłeś jeszcze swojego makaronu. Przecież dopiero rozdzieliłem pałeczki. To już ogromne osiągnięcie. No dalej, zaczynaj. Najwyższy czas, żebyś spróbował. Emila, mam pomysł. Jestem pewna, że ci się spodoba. Wiem, co masz na myśli. Wchodzę w to. Prawie spróbowałem. Zrobiłem to. Ile to mi zajęło czasu. Ej, to boli. Ostrożniej. Gdzie się podział mój makaron? Przepraszam. Co dostaniemy tym razem? Nie mogę się doczekać, żeby się dowiedzieć. Surowa ryba? To obrzydliwe. Nie chciałbym tego jeść. Ale będziesz musiał. Postaram się przełknąć ją w ciągu sekundy. A ja będę musiała delektować się każdym kawałkiem. Nawet nie wiem, z której strony się za to zabrać. Mam jeden pomysł. Jaki fajny kostium, Mila. Pokażesz nam jakieś sztuczki? Zgadłeś. Patrzcie uważnie. Tą chustą przykryję swoją rybę. Voila! I zniknęła! To prawdziwy cud! Genialne! Jesteś mistrzem! Na tym kończymy magiczny pokaz. Jaki piękny mamy dzisiaj dzień. Nic nie jest w stanie popsuć mi humoru. Co? Kto rzucił we mnie rybą? Co za chamstwo! No to skandal! Rozlałam swój koktajl. Nie ujdzie to nikomu na sucho. Trzeba będzie znaleźć sprawcę i go ukarać. Mila, patrz! Chyba twoja ryba leci z powrotem. O nie, miałeś rację, Alex. Nie uda ci się uciec. Będziesz musiała ją zjeść. Dobra, teraz ja zrobię wam pokaz. Patrzcie i uczcie się. Mistrz pokaże wam, jak robi się najpyszniejsze rolki na świecie. Alex, przerażasz mnie. Nie martw się, wiem, jak się obchodzić z nożem. To wszystko. Moje danie gotowe. Wygląda bardzo apetycznie. To prawda. Nawet ja nie miałabym nic przeciwko spróbowaniu takiej ryby. Sorry, ale to moje danie. Będziesz musiała sama coś wymyślić. Chociaż na pewno mnie nie pokonasz. Jakie to pyszne. Kurczę, ja też nabrałam apetytu. Wiesz co? Właśnie podsunąłeś mi genialny pomysł. Ja też zamierzam coś przyrządzić z mojej ryby. Najpierw trzeba odciąć mały kawałek. Patrz, ja też świetnie radzę sobie z nożem. Gotowe. Teraz muszę usmażyć moją rybę. Można do tego wykorzystać palnik gazowy. Dobrze, że miałam go pod ręką. No robisz postępy, Mila. Dzięki, zainspirowałam się tobą. Świetnie, zrobiłam to. Gratulacje, smacznego. Dziękuję bardzo. Takiej ryby na pewno sobie nie odmówię. Spójrzcie tylko, jaka jest chrupiąca i miękka jednocześnie. Po prostu rozpływa się w ustach. To jest boskie. No widać, że masz talent kulinarny. A ja już prawie dobrałam się do mojej ryby. Dajcie mi jeszcze troszkę czasu. Fuu, jaka obrzydliwa. Mogłam jeszcze trochę poczekać. To jest po prostu okropne. Tak, nie ma nic gorszego niż surowa ryba. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to kaktus. Niestety wzrok cię nie zawodzi, Mila. Przyjrzyjmy się naszym kartom.
Mam średnie tempo. Ja mam wolne. A ja szybkie. Dobrze, że w mgnieniu oka rozprawię się z tym kaktusem. Daj mi zacząć, Casey. Mila, myślę, że nie powinnyśmy wchodzić mu w drogę. Nie zaczyna. Masz rację, Casey. Czas się z tym uporać. O nie, mój nos! Ukłułam się! To straszne! Mogłaś być ostrożniejsza. Dzięki za pomoc. Nie pozwolę, żeby ten głupi kaktus znowu mnie ukłuł. Zaraz pozbędę się wszystkich igieł. Szczerze mówiąc, miecz w twoich rękach trochę mnie przeraża. Nie martw się, wiem, co robię. Widziałaś, jaka jestem w tym dobra? No to kontynuuję. Chodź tu, ty mały, kłujący kaktusie. Posiekam cię na małe kawałki. No tak, jest lepiej. Super, wykonałaś świetną robotę. Nie ma żadnych igieł. Teraz można próbować. Wygląda bezpiecznie. Ale nadal jest bardzo niesmaczny. Fuj, już nigdy nie zjem kaktusów. Są bardzo gorzkie. Zostało jeszcze kilka kęsów. No muszę dokończyć. Fuj. Mila, całą buzię ci wykrzywiło. No zobaczymy, co się z tobą stanie, gdy tego spróbujesz. Dzięki za przypomnienie. Najważniejszą rzeczą, od której należy zacząć, jest uspokojenie się. Kurczę, mój palec, mogłam go nie dotykać. Muszę coś zrobić. Mam pomysł. Po prostu zdmuchnę te igły. Udało się, mój plan zadziałał. Widzisz to? Wow, to naprawdę świetne. Spójrz na to, Alex. Teraz mogę wreszcie zjeść mojego kaktusa. Nie wydaje się taki zły. No to spróbuję. Coś w tym jest. Nawet mi się podoba. To straszne. Nie rozumiem, jak możesz to jeść. Może jestem zbyt głodna. O nie. Poczułam jego smak. Niepotrzebnie zjadłam wszystko naraz. Mówiłam ci, Casey. Spójrz, teraz Alex poczuje igiełki. To boli. Co za głupi kaktus. Co mam zrobić? Chyba coś wymyśliłem. Chwileczkę. Potrzebuję nożyczek, żeby odciąć wszystkie igły. Dajcie mi trochę czasu. Alex, czekamy już zbyt długo. Oczy mi się zamykają, jestem taka senna. Może ci troszkę pomożemy? To świetny pomysł, Casey, popieram. No to zaczynamy. Pozbędziemy się tych igieł w mgnieniu oka. Zobaczcie, jak dobrze nam idzie. Uwielbiam pracę zespołową. Alex, możesz posmakować swojego kaktusa. Nie, dziękuj. Wspaniale! Jesteście prawdziwymi przyjaciółkami. Bez was na pewno nie dałbym rady. No dalej gryź. Przepraszam, ale muszę to zrobić. Fuu, jakie to obrzydliwe. Wszyscy przez to przeszliśmy. W jakim tempie zazwyczaj jesz? Podziel się tym z nami w komentarzach. Do zobaczenia. Pa, pa.